Sławomir Mentzen odpowiedział na filmy popularno-naukowych youtuberów. To będzie trochę inny niż zwykle odcinek naukowego bełkotu. Tylko dlaczego moim zdaniem jego film w ogóle nie dotyka sedna problemu, a także w ogóle o czym toczy się cała dyskusja? Na te pytania postaramy sobie odpowiedzieć, przeanalizujemy wszystkie filmy, ale od początku. Dawid Myśliwiec, prowadzący popularno-naukowy kanał Uwaga Naukowy Bełkot, rzucił ostatnio trochę inny film niż do tej pory, bo postanowił podzielić się swoimi odczuciami, emocjami i jakimiś przemyśleniami na temat tego, jak przez ostatni czas czuje się w internecie. Nie czuję się bezpiecznie na YouTubie. Film nazywa się Nie czuję się bezpiecznie na YouTube. Na początku mówi on o takich rzeczach jak m.in. konieczność robienia coraz bardziej krzykliwych miniaturek i coraz bardziej krzykliwych tytułów, żeby materiał obejrzał się w jakikolwiek sposób, a i tak na samym końcu te popularno-naukowe treści przegrywają z tymi rozrywkowymi, bo choćby nie wiadomo jak bardzo się starał, no to nie jest w stanie zrobić tak kolorowej i entertainującej miniatury, co no, jacyś bardziej rozrywkowi twórcy. I że on się nie czuje z tym do końca dobrze, ale no, jest to jedyne narzędzie, którego może użyć, żeby jego materiał faktycznie gdzieś tam daleko docierał. O tym zresztą pogadaliśmy sobie trochę więcej na live'ie, ale tak mocno w skrócie przedstawiając wnioski, do których doszliśmy właśnie na tym live'ie. Niestety, YouTube jest bardzo konkurencyjnym środowiskiem. W każdym momencie odbiorcom wyświetla się po kilka miniaturek naraz, które rozpraszają jego uwagę. Bardzo często fakt, że ktoś kliknie akurat w ten film, a nie jakiś tam inny, w ogóle już odbywa się na jakimś totalnie podświadomym poziomie i nie jest jakąś przemyślaną decyzją, tylko no, dosłownie któraś miniaturka jest bardziej kolorowa, więc nasz mózg na nią bardziej zwraca uwagę. A nie jest w stanie przeanalizować tych wszystkich filmów i miniaturek w jakiś no, logiczny sposób, bo nie starczyłoby nikomu życia. A YouTube jako prywatna firma wyświetla ludziom te filmy, które mają największą szansę na to, że zostaną kliknięte. Bo tylko w ten sposób mogą sprawić, że ktoś nie znudzi się ich aplikacją i nie przejdzie do jakiejś innej. YouTube też jest w tej wielkiej konkurencji. Więc jeśli YouTube zarabia w tym momencie, kiedy ktoś ogląda jakiś film, a nie wychodzi z ich aplikacji i ma do wyboru albo wyświetlić komuś film, który ma no, według ich jakichś tam algorytmów 60% szansy na kliknięcie właśnie w niego, albo jakiś inny, załóżmy nawet mądrzejszy, jakiś bardziej rozwijający, ale no już z szansą 5%, że ktoś w niego akurat kliknie, to dosyć wiadomo, że prywatna firma wybierze to, co ma większe szanse na przyniesienie jej zysku, ale też na wywołanie większej satysfakcji u odbiorcy. A przez fakt, że YouTube się coraz bardziej profesjonalizuje, wszyscy twórcy coraz lepiej uczą się tego, co jest akurat klikane i co muszą zrobić, żeby mieć więcej wyświetleń, no to cała konkurencja idzie cały czas do góry i teraz, żeby się wyróżnić na tle tych wszystkich innych, no, na przykład miniaturek, skoro mówimy właśnie o stronie głównej, no trzeba się już albo dużo mocniej postarać, albo być dużo bardziej krzykliwym od reszty. Hello, I'm Bob Ross. Ta cała sytuacja na pewno nie jest do końca dobra, no trudno w ogóle powiedzieć, żeby to było jakieś super fajne. Jednak z drugiej strony też trochę trudno znaleźć tutaj jakieś inne rozwiązanie. Fajnie by było mieć narzędzie, które pozwalałoby powiedzieć algorytmowi: ej, pokaż ten film większej liczbie odbiorców, zobaczysz, że będą go oglądać, że będziesz miał tę retencję, o którą ci chodzi. Propozycja Dawida, żeby twórca, jeśli bardzo mu zależy na jakimś konkretnym filmie i żeby mógł zaznaczyć, że to jest akurat film, który no, jest super zrobiony i żeby YouTube go jednak trochę bardziej wypromował, wydaje mi się, że kompletnie nie ma szansy zadziałać, a nawet jest w jakimś stopniu i tak wbudowana w algorytm YouTube'a i w innej formie niż tej obecnej po prostu nie może działać. YouTube testuje praktycznie każdy z wrzuconych na niego filmów jako potencjalnie mega viralowy i sprawdza najpierw na małej grupie odbiorców, a później na coraz większej, zresztą no, tak działają algorytmy na wszystkich innych social mediach. Czy akurat ten dany materiał powinien trafić tylko do 10 tysięcy osób, czy może do 10 milionów? I w teorii każdy materiał ma szansę na coś takiego, natomiast jeśli ludzie by zaczęli manualnie zaznaczać, który materiał jest ważniejszy, to myślę, że bardzo szybko doszlibyśmy do momentu, w którym cała główna byłaby zalana jakimiś nieinteresującymi nikogo rzeczami. Może interesującymi według tych twórców, którzy to stworzyli, to pewnie jak najbardziej, ale no, tak naprawdę chodzi tu przede wszystkim o odbiorcę w tym wszystkim. O tym jeszcze byśmy mogli długo, bo to miało być krótkie podsumowanie myśli z live'a, to zaraz wyjdzie kolejny live. Generalnie tak to już jest, że treści rozrywkowe, treści proste, nazwijmy to, takie łatwiejsze w odbiorze, zawsze będą dużo popularniejsze niż treści bardziej skomplikowane i no, tak już po prostu jest, tak od zawsze było. Natomiast dużo większym problemem, o którym mówi tutaj w tym wszystkim Dawid, jest nękanie. Od pół roku, od roku czuję się nie krytykowany, nie hejtowany, tylko nękany. Bo odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu ludzie piszący komentarze w internecie, przynajmniej pod moimi filmami, przestali chyba w ogóle widzieć we mnie człowieka. Ponieważ jak zauważa Dawid, w ciągu ostatnich, no załóżmy, 10 lat na YouTubie zmieniło się praktycznie wszystko. Metody zarabiania i metody sprawdzania statystyk, metody optymalizowania w ogóle wszystkiego na kanale, optymalizacji treści, w ogóle wrzucania nowych treści, ale nie zmieniła się praktycznie w ogóle jedna rzecz.
czyli moderacja komentarzy. Dawid na przykład nagrał już parę lat temu filmy o COVID-zie, a także o szczepionkach na COVID. No, jest osobą, która prowadzi popularny naukowy kanał, ma tytuł naukowy dookoła COVID-u czy szczepionek, no... Było lekkie zamieszanie kiedyś, więc faktycznie wydaje się, że jest w bardzo dobrej pozycji, żeby wytłumaczyć ludziom, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, jak na to wszystko patrzy nauka, a przede wszystkim, żeby kontrować dezinformację, na którą, no, nie było jakoś specjalnie trudno trafić w internecie. Dawid nigdy nie wziął za to pieniędzy, po prostu, no, zrobił film informujący resztę, no, edukujący resztę społeczeństwa. Natomiast od tego czasu przez cały czas jest nękany przez, no, zawziętych przeciwników, czy to szczepień, czy osób niewierzących w pandemię, czy takich, którzy mówią, że no nie była ona taka straszna, jak się jej podaje. W każdym razie przytacza przykłady osób, które od tych paru lat zostawiają mu praktycznie pod każdym jego następnym nowym filmem jakieś odniesienie do tego, że kiedyś mówił o szczepionkach. Ty, Dawidek, tak broniłeś tego wszystkiego i niby maseczkę nosiłeś i z rozsądku, ale jak z nadejściem wojny wirus spił ze strachu, niby, to maseczkę ściągnąłeś i koniec tematu. Pandemia, błahahaha. Pokazuje gościa, który zostawił mu dosłownie ponad 100 komentarzy, no, wszystkie dotyczące szczepionek, i komentuje mu właśnie, no, praktycznie każde jego dzieło, i to z całą lawiną komentarzy. Pokazuje, że ma powpisywanych do banowania wiele różnych przekleństw, tak żeby, no, ludzie, którzy właśnie jakieś tam przekleństwa w komentarzach zawierają, żeby od razu byli shadowbanowani. Ale jako, że to nie trzeba nawet jakoś chyba szczególnie wpisywać, tylko YouTube generalnie dosyć często ukrywa po prostu w komentarze, które mają przekleństwa, to ludzie już dawno temu się nauczyli, żeby jakoś tam, chciałem powiedzieć, sprytnie je cenzurować. No nie wiem, wstawienie kropki po środku przekleństwa nie jest jakieś szczególnie sprytne. A już wystarczy, żeby ominąć sztuczną inteligencję, która jakoś tam segreguje te komentarze. Dawid opowiada w tym filmie, że coraz bardziej zaczynają, no, gdzieś siadać mu na głowy te wszystkie komentarze. Zaczęły pojawiać się też komentarze odnoszące się do jego wyglądu. Jakieś różne groźby. Podobno bardzo duża część, czy nawet większość z tych komentarzy według Dawida jest pisana skąd, które są zakładane dosłownie dzień przed napisaniem tego komentarza, albo w tym samym dniu. No i Dawid, myślę, że mogę tutaj tak skrócić jego wypowiedź, po prostu stwierdził, że ma już tego dość. Że nie podoba mu się to poczucie ciągłego bycia nękanym w internecie. Że te osoby przez to, że czują się anonimowe i bezkarne, no, piszą mu byle co, przy czym, no, im bardziej wulgarnie, tym wiadomo, no, więcej emocji to we wszystkich wzbudza i wyżej gdzieś te komentarze się pokazują. A on ma już dość takiego traktowania i, no, stawia na przykład takie otwarte pytanie, dlaczego skoro sztuczna inteligencja aż tak bardzo się rozwinęła, dlaczego YouTube nie daje twórcom takiej opcji, żeby można było zaznaczyć, żeby właśnie nie wyświetlała na przykład tych bardzo negatywnych komentarzy. Przy czym zaznaczmy, że z tego, co mówi Dawid, i jak sam to rozumiem, zupełnie nie chodzi tutaj w ogóle o jakąś tam krytykę, o to, że ktoś się z kimś nie zgadza, o to, że ktoś napisze, że ale słaby film, albo ten film mógłby być lepiej zrobiony. Wiadomo, że to nie o takich rzeczy chodzi. Chodzi tutaj, no, o właśnie nękanie. O totalnie nienawistne komentarze, które ktoś, no, pisze na przykład z bardzo dużą pasją, wręcz codziennie. O to, że niezależnie na jaki temat Dawid wrzuciłby film, to zawsze znajdą się pod nim komentarze, które będą nawiązywać do tego, że on nagrał parę lat temu jakiś film o szczepieniach. Główna odezwa filmu jest taka, żeby coś z tym zrobić. Że to nie jest w porządku, że Dawid, który, no, nie robi niczego złego, edukuje dosłownie ludzi, wrzuca jakieś treści edukacyjne, czuje się osaczony przez grono jakichś osób, które, no, nie że chcą z nim wymieniać poglądy, nie to, że nie są do końca zadowolone z jego filmów, tylko wyzywają, obrażają i grożą mu najbardziej, jak tylko się da. Na ten film odpowiedział m.in. Jakub Wiech czy Tomasz Raczek. Którzy powiedzieli, że również doświadczają takiego nękania, i to nie tylko na YouTubie, tylko generalnie w social mediach. Z tego, co widziałem, nawet zaczęła się jakaś mała debata na temat tego, czy moralne jest to, że platformy social mediowe dosłownie zarabiają na tych wszystkich nienawistnych komentarzach. Moim zdaniem na Twitterze to widać już najbardziej. Jak bardzo promowane są ragebaitujące posty, jak bardzo kłótnia, zwłaszcza taka jakaś nienawistna, wyzwalająca duże emocje, przez co dużo odpowiedzi, dużo reakcji i tak dalej, jak bardzo zwiększa zasięg danego posta. Mam za złe platformom, że mając narzędzia do filtrowania takich rzeczy, tego nie robią, bo z tego żyją. Jeszcze na szybko, zanim przejdziemy sobie do filmu Mencena, to króciutko o, no, myślę, ważnym argumencie Jakuba Wiecha, bo zwłaszcza będzie ważny później, ale według niego są dwa rozwiązania tego problemu. Dwie rzeczy.
Moderacja albo transparentność. Albo większa moderacja treści właśnie, czyli no platformy zaczną prowadzić jakieś lepsze narzędzia do kontrolowania tego, żeby no ludzie po prostu nie nękali innych, czy nie pisali aż tak strasznie obrzydliwych rzeczy. Albo większa transparentność w social mediach, bo tak jak twierdzi, teraz kiedy chce pozwać jakąś osobę, która właśnie go nęka, bo od jakiegoś czasu zaczął to robić, to kancelaria, którą wynajmuje, musi zacząć robić mini śledztwo, żeby dojść do tego, kim tak naprawdę ta osoba jest i żeby no można było jej wysłać pozew, czy tam cokolwiek innego. A według niego nie powinno to tak działać, tylko że taka kancelaria mogłaby się zwrócić do, no tam, Twittera załóżmy, powiedzieć, że chcą pozwać tego i tego użytkownika za ten i ten wpis. Twitter, żeby mógł to przeanalizować, czy faktycznie ten wpis jest jakiś gruby, czy to faktycznie jest w ogóle prawdziwa kancelaria i czy faktycznie tutaj czyjeś tam dobra osobiste na przykład zostały naruszone i wtedy przekazywałoby dane, które pomagałyby zidentyfikować takiego gościa, żeby można było go pozwać. I według Jakuba Wiecha jedna z tych dwóch opcji rozwiązałaby całą sprawę. Na całą tę sprawę postanowił odpowiedzieć Sławomir Mencen. Zawsze kiedy kilka mało związanych ze sobą osób z internetu, różnego rodzaju influencerów zaczyna poruszać jeden problem społeczny, to jest możliwe, że jest to zaplanowana akcja marketingowa mająca przygotować społeczeństwo na pewne zmiany w prawie. Nieraz tak było na przykład w trakcie walki z wirusem, że rząd zupełnie jawnie płacił różnego rodzaju telewizjom, mediom, gazetom za to, że będą promowały jedną tylko i wyłącznie stronę sportu. Na początku Mencen wprowadza nas w taki klimat, że albo być może ci twórcy rzeczywiście akurat postanowili się podzielić swoimi przemyśleniami, albo jest to zorganizowana akcja i za chwilę tutaj Unia Europejska będzie nam zakazywać wolności słowa. A nawet twierdzi, że zazwyczaj, kiedy niezwiązani ze sobą youtuberzy nagrywają na ten sam temat, to zazwyczaj to o to chodzi. Myślę, że przez YouTube'a dosyć dużo tematów czy jakichś dyskusji publicznych się przewijało i nie miały one nic wspólnego z żadnym prawem, czy z żadną polityką, czy też tam dyrektywami Unii. Wydaje mi się, że jednak najbardziej prawdopodobną opcją jest fakt, że Dawid Myśliwiec nagrał film, a na końcu tego filmu zawarł odezwę do innych twórców, że bardzo chciałby usłyszeć stanowisko innych twórców oraz ich jakoś zmobilizować, bo może to warto by było siąść trochę na te platformy, żeby wywrzeć jakieś zmiany, więc dwóch innych twórców, nawet mniej więcej z jego branży, postanowiło na ten film odpowiedzieć. Podawanie tutaj za przykład kampanii, która miała zachęcać do szczepienia, wywiera jakieś takie wrażenie, jakby ta cała kampania była jakimś wielkim spiskiem, który miałby się tak niepostrzeżenie do podświadomości ludzi przedrzeć, a mam wrażenie, że nie, że to nie było tak, że jacyś ludzie po kryjomu nagrywali filmy, nagle dużo niezależnych youtuberów zaczęło wrzucać filmy ocieplające wizerunki szczepień, później ani się zorientowaliśmy, a tu pyk, nagle wszyscy myślimy o szczepieniach dobrze. Na pewno, pewnie, jasne. Jasne, że była jakaś tam grupa celebrytów, która brała udział w tej kampanii dotyczącej szczepień, no to nie było tylko w internecie, tylko no, po prostu to była duża grupa celebrytów, ale wszystko tam było bardzo jawne, to wcale nie wyglądało w ten sposób, że jakaś grupa niezwiązanych ze sobą youtuberów nagle zaczęła wrzucać filmy, które miały nas przygotować i trochę oswoić z tą sytuacją, że za chwilę warto będzie się zaszczepić. O, zaraz mi się rozładuje laptop. Słuchajcie, powiedzcie, ile razy zdarzyło wam się zastanawiać, czy istnieje jakaś polska marka kosmetyków dla mężczyzn, która bardzo mocno stawia na ekologię? Tak się akurat składa, że jest taka marka. Nazywa się Cyrulicy. Mają w swojej ofercie naprawdę masę kosmetyków. Przede wszystkim do pielęgnacji brody. Hech. Ale nie tylko. Mogę od siebie wam tutaj polecić taki bardzo fajny prostyler do włosów i brody. Fajnie się go rozpyla, pozwala ułożyć fryzurę taką, jaką chcecie. Zwiększa objętość, a co na przykład dla mnie jest dosyć ważne, to nie skleja włosów, wyglądają one cały czas dosyć naturalnie. Mają też na przykład antykrem, który nakłada się na skórę twarzy. I oprócz tego, że ją nawilża, wspomaga jej regenerację, to też chroni ją przed wszystkimi zanieczyszczeniami, różnymi promieniami, które latają ciągle dookoła nas, a które no nie są zbyt korzystne. Mają też między innymi bardzo fajny dezodorant, który oprócz tego, że pachnie no, naprawdę męsko, ale w taki przyjemny i nieoczywisty, myślę, mogę to nazwać sposób. Jest też bardzo naturalny, dlatego nie podrażnia skóry, nie wysusza jej też, no i przede wszystkim spełnia swoją rolę, którą ma spełniać dezodorant. Cudownie pachniesz. Link w opisie, szczególnie warto kliknąć teraz, kiedy trwa Black Friday. I mają oni naprawdę bardzo dużo różnych promocji, więc no warto sobie sprawdzić, co jest akurat przecenione. A na produkty nie objęte tą promocją, słuchajcie, też nic się nie stało. Kod HOP, minus 20%. Działa na wszystkie nieprzecenione produkty, dlatego sprawdzajcie koniecznie link w opisie. Myślę, że bardzo fajny pomysł, czy to dla siebie, czy to na jakiś prezent. Kliknijcie, mi to oczywiście też pomaga. Wracamy do materiału. Niezależnie od tego, czy weźmiemy działacza sportowego, czy polityka, czy biznesmena, czy aktywistę klimatyczną,
publicznego. Dosłownie każdy, kto w internecie robi cokolwiek, będzie mierzył się z hejtem w internecie. Świat jest po prostu w ten sposób skonstruowany. I tutaj powoli zaczynamy dochodzić do tego, dlaczego powiedziałem na samym początku tego filmu, że moim zdaniem ten film zupełnie nie trafia w sedno problemu. To znaczy, film Sławomira Mentzena opowiada o czymś zupełnie innym niż były filmy pozostałych panów. Bo Sławomir Mentzen zaczyna tutaj, tak jakby w kontrze do tych pozostałych filmów, mówić, że no hej, hej. Ale nie da się być osobą publiczną tak, żeby nie mieć krytyki, no o czym wy panowie mówicie. A nawet później podaję kolejne przykłady, pokazując, że nawet nie trzeba być osobą publiczną, tylko w ogóle cokolwiek w życiu robić, żeby już mieć krytykę. Jeżeli w jakiejś firmie mamy osoby uzyskujące szczególne wyniki, szybko awansujące, no to będą hejtowane, obrażane oraz pomawiane, na ich temat będą tworzone różnego rodzaju plotki. Jeżeli w szkole ktoś uczy się lepiej niż inny, no to również będzie obrażany, pomawiany i traktowany jako kujona i tam dzieciaki go będą palcami wytykać. I z tymi fragmentami dość trudno się nie zgodzić. Tylko, że wydaje mi się, że nikt nawet nie próbował. To znaczy, no, nikt nie dyskutuje z tym, że będąc osobą publiczną ma się krytykę. I nawet to pada w tych filmach, do których odnosi się Sławomir Mentzen. Że z jako taką krytyką akurat nikt nie ma problemu, no bo to jest dosyć oczywiste. Czy tworząc jakiś film trzeba się liczyć z tym, że ktoś może powiedzieć, że jemu się ten film nie podoba? Czy wyrażając jakąś swoją opinię na jakikolwiek temat, trzeba się liczyć z tym, że ktoś może powiedzieć, że no, moim zdaniem nie masz racji? Wydaje mi się, że nikt nawet jakoś szczególnie nie ubolewa nad tym, że tę krytykę można w internecie często przedstawiać w bardziej wulgarny sposób. Tylko nadal to, o czym tutaj mówimy i co nikogo nie dziwi, to jest krytyka, a to, o czym mówi na przykład Dawid Myśliwiec, no to nie ma nic wspólnego z krytyką, to jest po prostu uporczywe nękanie. Jeśli Dawid podaje przykład gościa, który napisał sto ileś komentarzy, a później pokazuje jakąś tam różną serię bardzo podobnych do siebie komentarzy napisanych pod rząd właśnie, no skąd, które zostały założone dzień wcześniej. I tego dotyczy cały jego film, to w jaki sposób chcemy to porównać z przykładem zaprezentowanym przez Sławomira Mentzena, że no jak w pracy ktoś ma lepsze wyniki, to też może być obgadywany za te lepsze wyniki, czy jak ktoś w ogóle jest w czymkolwiek lepszy, w czymkolwiek się wyróżnia, to ludzie w rzeczywistości też go gdzieś będą obgadywać za plecami. Tu jest mowa o jakiejś zupełnie innej skali. Gdyby Dawid Myśliwec, Tomasz Rożek i Jakub Wiech nagle zaczęli się skarżyć na coś tego typu, że no, nagrywają te filmy do internetu i one mają coraz większe zasięgi, mają po kilkaset tysięcy subskrypcji i tak dalej, ale ich znajomi zaczęli ostatnio się żalić i mówić za ich plecami, że te ich filmy to wcale nie są takie dobre i że jakby, no to jest przeciąganie do takiego samego absurdu, jak moim zdaniem robi tutaj Sławomir Mentzen. Wiadomo, że nie o to chodziło i wiadomo, że nikt na to nie narzeka. Podczas Mistrzostw Świata w 98 roku David Beckham w meczu z Argentyną dostał czerwoną kartkę. Co wtedy się działo? Anglia po tym meczu odpadła z Mistrzostw Świata. David Beckham chyba przez dobry rok był potem wygwizdywany na każdym meczu z trybun. Był zaczepiany i obrażany na ulicach. Prasa, radio, telewizja bez przerwy go atakowały. Jeden pub chyba w jego mieście, wtedy w Manchesterze, wywiesił taką kukłę na zewnątrz powieszoną na szubienicy podpisaną David Beckham. Tylko czy fakt, że kiedyś gdzieś się tak wydarzyło, powoduje, że automatycznie jest to dobre, że tak się stało. Bo jasne, że krytyka istniała przed internetem, nękanie też istniało przed internetem. I czy przykład tego, że David Beckham, który coś tam kiedyś źle zrobił w jakimś meczu, no podaj, podaj tu! Później przez następne lata był na tyle dręczony, że właśnie jakieś duże nieprzyjemności go spotykały, jak dosłownie wszedł do pubu, czy no tak jak Sławomir Mentzen tutaj opisuje, jakiś pub wywiesił jego powieszoną kukłę i tak dalej. No, moim zdaniem jest to przekroczenie właśnie tej granicy. Dokładnie o tym są te filmy pozostałych osób, do których Sławomir się odnosi. Czy fakt, że David Beckham był nękany, to automatycznie sprawia, że no to spoko, to jakby my teraz w internecie nie będziemy narzekać, że my jesteśmy nękani, bo David Beckham też był, a wtedy nawet nie było internetu, więc skoro od czasu do czasu działy się takie rzeczy na jakimś super znanym poziomie, no to teraz musimy wszyscy zaakceptować, że tak po prostu będzie. No moim zdaniem nie i ani to, co się wiele lat temu przydarzyło Davidowi Beckhamowi, swoją drogą to nie jest w ogóle nawet najbardziej hardkorowy przykład w piłce nożnej. Jakby są jeszcze mocniejsze. Ale ani to, co Davidowi Beckhamowi się przydarzyło, nie jest w porządku, a fakt, że istnieje dokument na ten temat, no, nie sprawia, że to nagle jest jakieś fajniejsze. Ani to, co przydarza się na przykład Dawidowi Myśliwcowi, nie jest w porządku. Tą jedyną radą jest, uwaga, zniknięcie z internetu. To jest to słynne usuń konto człowieku. To problem z czasem zniknie, czasem ludzie o tym zapomną. Innej metody nie ma. No to jest moim zdaniem taka porada typu, że nie podoba ci się coś w Polsce, to nie musisz tu mieszkać, dawaj, wyprowadź się, nie musisz być w Polsce.
Okay. Nie podoba ci się, że ludzie wobec ciebie przekraczają granice? No to słuchaj, no nie rób tego, co robisz. A może ich za bardzo prowokowałeś? Tutaj akurat fakt, że w ogóle ten argument pada w tym filmie, to mam wrażenie, że Sławomir Mentzen mógł w ogóle nie obejrzeć filmu Tomasza Rożka, bo akurat Tomasz Rożek bardzo dużą część swojego filmu poświęca właśnie temu argumentowi. Nie podoba ci się? To zmień pracę. Serio tak mówicie? Myślę sobie, że jeżeli jedyną radą na tą sytuację jest to, żeby poradzić takiej osobie nękanej, zmień pracę, to myślę sobie, że tak naprawdę to jest akceptacja patologii. Nie może być tak, że ktoś robiący wszystko w porządku musi się nagle dostosować czy wycofać z tego, co robi, przez to, że ktoś wobec niego zachowuje się nie w porządku. Powinniśmy wymyślić jakiś sposób, żeby chronić się przed tymi nie w porządku osobami, a nie żeby w porządku osoby musiały się wycofywać, bo jak im się nie podoba, to mogą usunąć konto. Zarzut, że skoro wam to przeszkadza, to czemu jeszcze jesteście w internecie, no już jest właściwy, ponieważ każdy z nas, czy ja, czy Jakub Wiech, czy Dawid Myśliwiec, w każdym momencie możemy sobie wyłączyć wtyczkę z tego internetu. Bo trzeba mieć świadomość, że internet, przestrzeń publiczna, debata publiczna, to jest dosłownie jak ring, jak stadion piłkarski. Jak wchodzisz na ring, to prędzej czy później, raczej prędzej dostaniesz w mordę. Komuś też dasz w mordę, ale sam dostaniesz. To teraz może pójdźmy faktycznie dalej z tym bokserskim porównaniem. Czy jeśli wychodzi naprzeciwko siebie dwóch bokserów i jeden drugiego na przykład kopnie pierwszy raz, drugi raz i trzeci i ten kopany mówi, ej, no dlaczego jestem kopany? Przecież umawialiśmy się na to, że będziemy się bić rękoma, a no, on mnie cały czas kopie. To jest wbrew zasadom, na które się umawialiśmy. To jest przekroczenie już tych granic. Ja się zgadzałem na to, żeby być bity rękami, a nie na to, żeby być bity nogami. Spoko. A wtedy ktoś wyskakuje i mówi, a nie podoba ci się, że jesteś kopany? Po co jesteś bokserem? To trzeba było nie zostawać bokserem, jak ci się nie podoba, że ktoś cię kopie. Bardzo się cieszę, że poszedłem dalej w to porównanie. Moim zdaniem właśnie tak należałoby je jakoś tam czytać. Już tutaj będę się trochę powtarzał, ale nikt nie ma problemu z tym, że ktoś napisze, że jego film jest chujowy na przykład i zostawi taki komentarz i pójdzie gdzie indziej. Tutaj chodzi o to, że taka osoba nie jest w ogóle w żaden sposób chroniona przed nękaniem, przed czymś, na co nie zgadzała się i jakby w ogóle nie ma zgody na to, żeby coś takiego robić komukolwiek w internecie. Porównanie Sławomira Mentzena według mnie nie jest trafione. Następnie Sławomir Mentzen moim zdaniem no, znowu przenosi mocno to, o czym tak naprawdę się toczy dyskusja. To, że my możemy w ogóle wyrażać swoją opinię, czasem bardziej trafną, czasem mniej trafną, czasem zupełnie obrzydliwą i absurdalną, jest wielką zaletą. Powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy wolność słowa, że mamy prawo do prywatności, że państwo nie wie, co poszczególny człowiek myśli na jakikolwiek temat i jak to komentuje. To, że my mamy prawo mówić, co chcemy, że nie każdy musi wiedzieć, co my akurat myślimy, jest bardzo ważna i musimy o nią bardzo dbać. I to jest dużo ważniejsze od dobrego samopoczucia różnego rodzaju influencerów oraz osób publicznych. Bo sprawia to tutaj, że ktoś bez wcześniejszego, jakiegoś bardziej dokładnego obejrzenia filmów, do których odnosi się Mentzen, pomyśli, że ktoś tutaj chce odbierać, no właśnie, wolność słowa. A przypomnijmy, od czego wychodzi dyskusja. Od tego, że Dawid Myśliwiec zauważył, że platformy nic nie robią z uporczywym nękaniem i mimo, że są gdzieś tam jakieś narzędzia do walki czy ukrywania tych no, mocno przegiętych komentarzy, to, że są one mocno niedoskonałe, praktycznie w ogóle nierozwijane i że chyba komuś się to tam gdzieś jednak opłaca, żeby te narzędzia takie były kosztem zdrowia psychicznego twórców. Nikt tutaj nie mówi o odbieraniu jakiejś wolności. Najbliżej do czego tutaj Sławomir Mentzen mógł się odnosić, to do tego pomysłu Jakuba Wiecha, który wspomniałem wcześniej właśnie, no, żeby uszeregować całą tę dyskusję, że może rozwiązaniem byłaby możliwość zwrócenia się do właściciela jakiejś platformy, że chce się jakąś osobę pozwać i żeby platforma musiała udostępnić jakieś dane ułatwiające pozywanie. To rzeczywiście, dyskutujmy na ten temat, czy ten konkretny pomysł Jakuba Wiecha nie spowoduje, że przez kogoś na przykład ten mechanizm będzie nadużywany, a platformy będą sobie gdzieś tam z tym źle radzić, no czy ktoś po prostu nie będzie jakoś za bardzo wykorzystywać tego mechanizmu i czy ten konkretny jeden pomysł jednej osoby jest dobry. Ale budowanie narracji w tym filmie, jakby te wszystkie trzy osoby chciały nam odebrać wolność i zakazać normalnej wolności słowa, a jeszcze przypomnijmy, że nie wiadomo, czy oni tak po prostu chcą, czy może są zgadani i dostają za to pieniądze, to kto to wie? No moim zdaniem nie jest takie do końca w porządku. Istnieją narzędzia do tego, żeby namierzyć kogoś, kto komuś grozi.
czy to w życiu prawdziwym, czy takim internetowym, to już istnieje. Nie musimy inwigilować dokładnie wszystkich, nie musimy każdego pozbawiać prawa do prywatności, nie musimy każdemu kneblować ust po to, żeby pojedyncze osoby poniosły odpowiedzialność za to, co robią w internecie. Tak, 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 te narzędzia istnieją i tutaj znowu albo Sławomir Mentzen nie obejrzał tych filmów, do których się odnosi, albo jakoś pominął to, bo to też jest dosyć mocno zaznaczany temat w tych poprzednich filmach. Tomasz Lożek opowiada w swoim filmie, jak to dostał groźbę, poważną groźbę, więc postanowił wydrukować taki komentarz, taką wiadomość. Poszedł z nią na policję i policja zupełnie nic z tym nie zrobiła. A nawet policjant podobno długo go przekonywał do tego, żeby w ogóle nie składał tego zawiadomienia. Pojechałem na policję. Przez dość długi czas policjant przekonywał mnie, żebym w ogóle tego nie zgłaszał. Gdy się uparłem, żeby to zgłosić, powiedział, no dobrze, no to w takim razie zgłoszenie przyjąłem. Dziękuję panu bardzo. A wtedy zapytałem, a pan w ogóle nie chce wydruku tej wiadomości? On nawet na tym etapie nie miał zamiaru palcem kiwnąć. I to akurat będzie tylko mój domysł, to nie jest żaden fakt, ale wydaje mi się, że to może przez to, że trudno jest zidentyfikować właśnie przez policję, kto faktycznie napisał ten komentarz i o ile ktoś nie zrobił czegoś bardzo, bardzo grubego, no to policja po prostu nie będzie się bać w takie rzeczy, bo jest to za trudne i zbyt czasochłonne. Więc to jest jedna droga, jakie mamy narzędzia do poradzenia sobie z tym. Albo drugie to, o czym Jakub Wiech wspominał, czyli że zatrudnił kancelarię, która szuka tych osób, robi właśnie śledztwo internetowe, próbując dopasować jakieś tam, jak to on nazwał, okruszki, które te osoby po sobie zostawiają, żeby dopasować jakiś anonimowy profil z prawdziwie istniejącą osobą. To są rozwiązania i to są narzędzia, które już mamy. Być może wobec hejtu i krytyki, z którą mierzy się Sławomir Mentzen i o której sam wspomina w tym filmie, te metody są łatwiejsze do zastosowania, bo jak sam wspomina, on jest często obrażany, czy to przez jakichś dziennikarzy, czy przez jakieś stacje. No tam rzeczywiście, jak ktoś przegnie, to on może po prostu pójść do sądu, dać imię i nazwisko, albo tam nazwę stacji, czy jakiegoś portalu, no i dosyć szybko mogą się taką osobą zająć. Natomiast jeśli chodzi o nękanie przez anonimowe osoby w komentarzach, czy to na YouTubie, czy na Twitterze, no te możliwości jednak są dużo, dużo mniejsze. I obecnie istniejące narzędzia do pociągania kogoś do odpowiedzialności, jak zresztą ci twórcy wspominają, nie są wystarczające. Oni zauważają, że one istnieją, ale mówią, że to zupełnie nic im nie daje. Dlatego nie wiem, po co w ogóle Sławomir Mentzen po raz kolejny wspomina o czymś takim w swoim filmie. Skoro kontrargument już został powiedziany wcześniej, jakby i to bardzo wyraźnie zaznaczone, więc nawet nie ma jakiejś specjalnej możliwości, żeby on po prostu pominął ten fragment. Jak chcielibyście sprawić, żeby internet stał się takim miejscem bezpiecznym, zupełnie oderwanym od tego, co jest na ulicach, bo na ulicy również nie jest bezpiecznie. W każdej chwili każdy może was obrazić, w internecie jest dokładnie tak samo. Tutaj mi się akurat wydaje, że to taka próba sprowadzenia tego do absurdu nie jest do końca dobra, bo po pierwsze, ale to znowu się powtórzę, nikt nie chce sprawić, żeby w internecie nie można było kogokolwiek nigdy krytykować. To nigdy nie było przedmiotem ani tej dyskusji, ani chyba żadnej innej, bo pięciolatek sobie zdaje sprawę, że to jest nie do zrobienia, ani nikt chyba w ogóle by nie chciał czegoś takiego. Dyskusja toczy się o czymś zupełnie innym, a po drugie, ktoś może nas zaatakować na ulicy, tylko z jakiegoś powodu dzieje się to dużo, dużo rzadziej niż w internecie. Jakub Wiech na przykład właśnie podaje przykład, że na ulicy nigdy nie spotkał żadnej osoby, która by mu powiedziała coś niemiłego, coś w ogóle chociaż trochę niemiłego. A jakimś dziwnym cudem w internecie praktycznie codziennie jest atakowany czymś mocno strasznym, czymś mocno obrzydliwym. Więc to nie jest tak, że na ulicy i w internecie jest tak samo. W internecie, jak kiedy ludzie czują się anonimowi, zachowują się zupełnie inaczej niż na wspomnianej przez Sławomira Mentzena na ulicy. A na końcu Mentzen wali już po prostu z grubej rury. Skarżycie się na to, że jesteście atakowani za wasze opinie na temat wirusa. A co mają zrobić ludzie, którym przez te opinie niszczono życie? Robiliście, wspieraliście robieniu ludziom olbrzymiej krzywdy, więc nie dziwcie się, że ludzie na to w ten sposób reagowali. Uważam, że bardzo ciekawie by było, gdyby Mentzen rozwinął całą tę swoją myśl. Skoro ci twórcy skarżą się na bycie atakowanym za swoje opinie na temat wirusa, w którym miejscu oni podawali swoje opinie, bo to są kanały popularno-naukowe. W naukowy sposób tłumaczyły one, jak działają wirusy, jak działa ten konkretny wirus, jak działają szczepienie, jak działa to konkretne szczepienie. Gdzie tam jest miejsce na jakąś opinię? Komentarze przytaczane przez tych twórców z całą stanowczością nie są atakiem za jakieś ich opinie. Opieranie się o konkretne źródła i podawanie tego dalej, to nie są w żadnym wypadku opinie, a tłumaczenie, jak to wszystko działa, nie jest wspieraniem robieniu ludziom krzywdy. Pandemia faktycznie pokrzywdziła masę osób i bardzo łatwo teraz im pokazać, patrzcie,
a to między innymi przez nich, to oni, ci vlogerzy, ci popularno-naukowi youtuberzy, to oni was tak skrzywdzili, ale no nie do końca moim zdaniem to ani jest fair, ani prawda, ani, no, nie wiem, nawet jakoś to grubiej omawiać chyba nie ma sensu. I jechanie na bardzo mocnych emocjach ludzi, którzy czują się skrzywdzeni właśnie przez tę całą pandemię, czy czują po prostu, są skrzywdzeni. I domontowywanie tego do przekazu, że ja tutaj nie wiem jak jest naprawdę, ale nie zdziwiłoby mnie, jeśli tutaj ci youtuberzy przygotowywali nas na kolejne zmiany, które nadchodzą już z Unii Europejskiej. Tutaj niczego nie mówię, może tak jest, może tak nie jest, ale no już nieraz się tak zdarzało, dosyć często, że nagle ludzie na YouTubie powolutku zaczynają poruszać jakiś temat, a później nagle bam, już wszyscy są przygotowani i, no, i jakieś straszne opresy zaczynają być stosowane. Bo ci twórcy to co? Bo oni by nie chcieli żadnej krytyki, oni chcą tylko wrzucać filmy do internetu i dostawiać same pozytywy. Oni by nie chcieli, żeby cokolwiek negatywnego ktokolwiek o nich powiedział. Oni wszyscy chcą nam zabrać wolność słowa tylko po to, żeby o nich zawsze dobrze mówiono. Składa się gdzieś generalnie w całą narrację, tylko po raz kolejny. Film Sławomira Mentzena nie odnosi się do filmów, do których twierdzi, że się odnosi. Bardzo dawno już o tym nie mówiłem, ani nie prosiłem, więc zostawcie polubienie. Jeśli się podobało, to zostawcie, dajcie znać YouTube'owi, co myślicie o tym. Na mnie wyświetla się film, w którym omówiłem, jaka sprytna sztuczka pomogła Mejzie dostać się do Sejmu. A sztuczka jest naprawdę sprytna i no, dość gruba. Odsyłam, polecam, kliknijcie sobie, zobaczcie. I ja jestem hop.